Ja nazywam się Rafał Dysiński. Teraz wam powiem krótko pewną dosyć ważną rzecz. Chciałem wam powiedzieć, że zbawienie jest za darmo i można je osiągnąć w jedną sekundę. Wystarczy wyznać ustami i uwierzyć w sercu, że Jezus jest Panem i Królem i będziecie zbawieni. Tak się stało ze mną jakieś 2,5 roku temu, a żyłem na tym świecie, żyłem pełnią życia, jak wydawało mi się, że wszystko jest fajnie, natomiast gdzieś tam w środku brakowało mi jakby wypełnienia. Myślałem, że wszystko na tym świecie, co można osiągnąć, to jest pieniądze, przyjemności i nie wiem, rodzina, miłości, jakieś uczucia. Natomiast okazuje się, że jest w nas duch. My się rodzimy po złej stronie. Będąc tutaj na ziemi, rodzimy się po złej stronie. Po stronie demonicznej, diabelskiej. I dopiero w ciągu życia musimy znaleźć Boga. I to jest nasze główne zadanie tutaj na tej ziemi. Główne zadanie to jest znaleźć Boga. Jeżeli nie znajdziemy Boga, to życie się nie skończy sukcesem. Więc 2,5 roku temu, jeszcze 3 lata temu prowadziłem agencje towarzyskie, byłem uzależniony od kokainy. Moje życie było niby udane, natomiast powiem wam, że szedłem po równi pochyłej w dół jakby. Natomiast zawołałem do Jezusa i w jednej sekundzie odeszły wszystkie nałogi. Całkowicie to wywróciło moje życie. Każdy z was może zostać zbawiony. To nie tylko mnie dotyka, ale poznaliśmy wiele osób, które się nowo narodziło. Nowe narodzenie to jest spotkanie się bezpośrednie z Jezusem. Nie potrzebujesz do tego ani żadnego obrządku, ani żadnej modlitwy. Po prostu z Nim normalnie rozmawiaj, ponieważ jak wiecie, On zmartwychwstał i poszedł do nieba i żyje. I zbawienie jest z łaski za darmo. W jedną sekundę możesz przyjąć to zbawienie. Chcę ci powiedzieć, że wszyscy pewnie znacie tą historię, że obok Jezusa wisiał łotr. I ten łotr został skazany na ukrzyżowanie. I on w jedną sekundę uwierzył, że Jezus jest Bogiem. I Jezus powiedział jeszcze, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Czyli został zbawiony w jedną sekundę. Każdy z was może dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest ten dzień zbawienia. Dzisiaj dostaliście tą Ewangelię. I dzisiaj pójdźcie do domu i dzisiaj przyjmijcie Jezusa do swojego serca. Jeżeli ktoś ma jakąś chorobę albo jakiś nałóg, to niech podejdzie. Pomodlimy się o niego i to odejdzie od niego.